Okej, okay, tak jak powiedziałem, jeżeli gdzieś taki błąd się znajdzie, mały, niewielki bądź większy, można rzucić we mnie czymś ciężkim, oby nie. Można też zwrócić uwagę, też się nie obrażę. Okej, okay, w tamtym roku byłem tutaj jako przedstawiciel nieoficjalnej grupy. Dzisiaj jestem jako przedstawiciel stowarzyszenia. Trochę się udało pozmieniać, ale o tym też w trakcie. Dzisiejsza prezentacja to Wielki Bracie, czemu masz takie wielkie oczy? Zobaczymy też, jak wam się to jest to spodobało i chcielibyście podyskutować, to jak najbardziej zapraszam. Przewidziałem też kawałek czasu na to, ale chodźmy dalej. Czym jest SMS? Jest to stowarzyszeniem mającym na celu skupiać pasjonatów bezpieczeństwa, nastawionych na aktywizm, haktywizm, tak to ładnie mówiąc, nie tylko jeżeli chodzi oczywiście o kwestie cyfrowe. Nie ma tu dzisiaj z nami człowieka, który ja by się specjalizował w zamkach między innymi zwykłych, lokpikowaniu tych zamków i wymianach, kilka razy na domu ich wymieniał, ale ogólnie jesteśmy grupą ludzi, którzy działają w jakiś sposób, prowadzą bloga, starają się zamieszczać jakieś różne artykuły. Pomagamy aktualnie różnym organizacjom NGO, ostatnio właśnie między innymi ZHR-owi w konfigurowaniu nowych serwerów i zabezpieczaniu ich. I to jest właśnie to, czym my się tak jakby zajmujemy, czyli odwalamy taką czarną robotę, którą firmy robią za grube pieniążki, my robimy to za darmo i robimy to dla NGO, w ten sposób pomagając im zaoszczędzić parę tysięcy. No i dzisiaj poruszyłem temat Wielkiego Brata, ta postać jakby się pojawiała u Orwella. Myślę, że każdy kojarzy ten temat, kwestię Wielkiego Brata. Wielki Brat to jest osoba, która jakby kojarzy nam się z osobą patrzącą na wszystko na ręce. I też tym tematem właśnie chcę się dzisiaj zająć. Po co się śledzi? Bo jakby Wielki Brat, patrzenie na ręce, śledzenie innych ludzi, obywateli, czy też uczestników konferencji. O, działa. Fajnie. Czy też uczestników konferencji, czy też pracowników, bo oczywiście wiecie o tym, że pracodawca ma prawo dać prywatne maile, bo robić teraz w urzędzie służbowym. Czyli tak, pierwszym takim punktem, który wymieniłem, jest ciekawość. Ciekawość jest chyba najczęstszym powodem, dlaczego kogoś śledzimy, stalkujemy, szukamy go na fejsie, na portalach, namierzamy, zbieramy informacje. Czynności operacyjne, czyli wszystko co jest związane z służbami, jakby złamaniem prawa, naruszaniem go. W obecnych czasach jakby jest to temat całkiem śliski ze względu na ostatnią ustawę antyterrorystyczną. Tutaj są różne podzielone opinie o ten temat, ale do tego też jakby też nawiążę. Działania wojenne. No działania wojenne jest wiadomo, wywiad, kontrwywiad, zbieranie informacji o przeciwniku, o jego ilości zasobów siły żywej, czy też sprzętu. Marketing. Mi się wydaje na chwilę obecną, że marketing jest najpopularniejszym działem, kiedy zwykły człowiek spotyka się ze śledzeniem, z obserwacją i inwigilacją, można powiedzieć, wręcz permanentną. Każdy z nas praktycznie zna przykład, że rozmawia na Facebooku o ciąży koleżanki, a w reklamach Google pojawiają się ubranka czy wózki. Ja ostatnio rozmawiałem na temat właśnie też taki przykład ciąży i pojawiły się właśnie wózki na Google chwilę później. Wiadomo, jest to kwestia świadomości, że ten Facebook gdzieś tam w tym regulaminie ma zapisane, że te treści gdzieś mogą lecieć. Dlatego też jakby w tym momencie warto zwrócić uwagę na akceptowanie tych regulaminów. Wiele z prelegentów. Nie wiem, czy jeżeli ktoś poruszy ten temat, na pewno to wspomni, że warto czytać takie rzeczy, ale wielu przedsiębiorców, dając do ręki wam regulamin na temat waszych danych, nie będę tutaj mówił, że jakiś konkretny na przykład operator telefoniczny, ale między sobą wymieniają się danymi. I tak mając telefon w plusie na kartę, może dzwonić do was pani z T-Mobile'a z ofertą dla T-Mobile'a. Inne sytuacje wymagające pozyskania dodatkowych informacji na temat danej osoby lub grupy osób. To jest wszystko, co może wam tak naprawdę wpaść w tym momencie do głowy. Większość się podczepia pod ciekawość, czynności operacyjne, działania wojenne. Natomiast są takie sytuacje, które nawet nie ciekawość, nawet nie czynności operacyjne. Są sytuacje, kiedy jakby
mi jest w tym momencie ciężko przytoczyć tą sytuację. Nie, może ktoś ma jakiś pomysł, inną sytuację, kiedy potrzebujemy informacji o kimś. Szantaż. No okej, okay, jest to jakiś sposób faktycznie potrzeba. Jakaś jeszcze? Na zapas. To ja bym podciągnął pod ciekawość w tym momencie. No okej, okay, tak. Okej, okay, to jest... Tak, tak. Znaczy no, właśnie szukanie haków to można powiedzieć czynności operacyjne w tym momencie. No oczywiście, tak. Dokładnie, ale z drugiej strony też jest często są sytuacje, w których nie nazwiemy tego czynnością operacyjną, czyli nie jest to wykonywane przez służby, to jest bardzo ważne, a te śledzenie, namierzanie jest wykonywane. Są sytuacje, w których pewna grupa społeczna w internecie wrzuca zdjęcia, jak znęca się nad psami, jak znęca się nad innymi osobami. A internauci, najczęściej jest to 4chan, Wykop i jeszcze kilka innych takich mediów, w tym momencie wyszukują takie osoby po zdjęciu pokoju, po ubraniu, po różnych tego typu warunkach. Najlepszym przykładem była akcja sprzed 2 lat. Chłopak w kominiarce wrzuca zdjęcie, jak znęca się nad swoim kotem, trzymając go za ogon, chyba kręcąc nim w ten sposób. Nie było to zbyt jakby mądre ani delikatne dla tego zwierzęcia. Policja nie potrafiła sobie poradzić oficjalnymi kanałami, a tak przynajmniej twierdzili, bo zajmowali się tym ponad 3 tygodnie, gdzie w ciągu tych 3 tygodni dostali bodajże z 4chana, bo to była Ameryka, z 4chana kilka maili z adresem zamieszkania, numerem telefonu, zdjęciem prywatnym, Facebookiem i nie wiem, rozmiarem butów tego osobnika, bo chłopaki go wystalkowali. Więc jakby ta anonimowość tutaj jest jak najbardziej błędna. Ja by pragnę przypomnieć, że jeżeli ktoś jest, widzę tu osoby powiązane z torem, więc pewnie będzie trochę hejtu, ale jeżeli ktoś jest operatorem noda torowego, to on ten ruch jednak z tego, co ja by się orientuję, trochę widzi, jest w stanie coś tam zobaczyć, więc coś tam można złapać. Poza tym tor nie daje wam takiej pewności. W ogóle nic anonimowego nie daje pewności, no bo okej, dla policji będziecie anonimowi, ale ktoś z tego tora może was znać, bo gdzieś się sprzedaliście, gdzieś wypadliście, gdzieś się pochwaliliście jakimś osiągnięciem, ktoś was powiąże, no i w tym momencie prawda, cały dobytek ukrywania się w torze, ukrywania się w anonimowości okazuje się stratny. Taki ranking śmiechów przygotowałem, to jest naprawdę według mojej opinii, pozwoliłem sobie przygotować takie notatki, które wam przedstawię. Moja by. Pewnie. Hejt, stop, jest taka akcja, także przypominam, jesteśmy w PM-ie, zaraz wiesz, obsługę zawołam, zajmą się. Nie no, oczywiście, wiesz co, ja... No, znaczy rozumiem, no. Natomiast to służy do ukrycia w miarę możliwości tego, kto te informacje... No tak, tylko że bardziej ja mówię o sytuacji, kiedy na tora wrzucisz, powiedzmy tego kota, a 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej pochwaliłeś się koledze z tora swoim zdjęciem z dziewczyną. Bo ma, nie wiem, duże piersi i fajny tyłek, tak? I teraz ktoś z tora cię powiązał, policja okej, okay, faktycznie, ona cię nie złapią, ale operator tego noda widzi, że powiedzmy, że jakimś cudem 2 razy przez ten sam node przeszło, jakimś cudem, tak? No nie wie co. No okej, okay, dobra, to jakby tak jak mówię, tutaj ta wiedza fajnie uzupełnić. Tak. Natomiast no jakby tak jak mówię, ale osoby postronne z tego, co jakby tutaj są w stanie to powiązać, tak? Tak jak znany kolega z tora, bo takie sytuacje się zdarzały w polskiej części tora. Użytkowników. Nie, to ja nie mówię o słabości tora w tym momencie. Ja mówię o błędy użytkownika i tak dalej. Zarówno, znaczy zdjęcie kota, jak to zdjęcie jest geotagowane, tak?
No wystawia się, brzydko mówiąc, na, no wszyscy wiemy co, na odstrzał. I pierwszym takim człowiekiem, który postanowiłem przytoczyć, o, dużo kartek, jest Sidney Riley, brytyjski szpieg. Ktoś kiedyś stwierdził, że to jest pierwowzór Bonda. On tak się właśnie zachowywał. Podobnież on miał otrzymać, tego zadania on później nie wykonał, nie otrzymał, zadanie zlikwidowania Lenina. Jednak zupełnie się to nie udało, czy też w ogóle nie doszło do skutku. Był legendą wywiadu, nie pracował tylko dla Brytyjczyków. Był podwójnym, potrójnym, poczwórnym agentem, pracował dla więcej niż innego wywiadu. Fakt faktem, nie jest on jakoś spektakularną osobą oczywiście. Jest takim typowym agentem, takim odpowiednikiem Klossa, który spiegował dla Polaków, bolszewików, Niemców, dla Niemców też pracował i koniec końców nie pracował dla nikogo, pracował dla siebie. Facet, czyli Sydney, miał kilka żon w każdym kraju. Czyli prawdopodobnie tam, gdzie pracował dla wywiadu, tam miał żonę, tam miał tożsamość, tam miał dom, miał rodzinę, w ten sposób się uwiarygadniał. No jest to jakby rodem, powiedziałbym, spisany, a raczej w drugą stronę. Bond jest rodem spisany z życia i właśnie jest to taki przykład naszego Bonda, najlepszy. Ethel i Julius Rosenbergowie. Amerykanie przeciwko Amerykanom. To się zdarza, rzadko się zdarza, żeby obywatel Stanów, którzy, no Amerykanie w tamtych czasach byli bardzo patriotyczni, podejście mieli patriotyczne, żeby szpiegowali przeciwko swojemu krajowi. Ta para poczyniła niemałe szkody w systemie obronnym Stanów Zjednoczonych, dlatego że oni zbierali informacje na temat broni nuklearnej i zbierali te informacje, przekazywali Związku Radzieckiemu, czy jakby głównemu wrogowi. Jak to się zaczęło? Po prostu trafili do partii bolszewickiej, bo takie mieli poglądy. Okazało się, że Amerykanie mieli troszeczkę inne poglądy niż wujek sam narzucał i te poglądy udało się zwerbować. No jest to najczęściej najprostszy przykład, jak się werbuje takich szpiegów. Wyszukuje się ludzi, jednostki słabsze społecznie, o innych poglądach. Oferuje im się lepsze życie. Lepsze jakieś korzyści z tego wszystkiego, no i koniec końców kończą najczęściej w więzieniu pod karą śmierci. Tak to skończyli ci państwo. Ci państwo sierocili dzieci, a mąż, czyli Ethel Julius, został skazany na śmierć całkowicie, po prostu tak całkowicie. Zabili go i uciekł. Został skazany bezpośrednio na śmierć, bez żadnego warunku, natomiast Ethel miała warunek. Miała się przyznać, dostałaby dożywocie. Ze względu na to, że matka, że dzieci, natomiast ona również się nie przyznała, do końca się wypierali, że oni nigdy nie pracowali. W świetle dzisiejszych jakby czasów i jakby pamięci tego, co potrafią służby, część osób jakby twierdzi, że oni nigdy nie szpiegowali, że oni byli po prostu dodatkowymi ofiarami, kozłami ofiarnymi w tym wypadku. Jak to dokładnie było, wiedzą to tylko służby bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Trochę kości i trochę kobiet też się pojawi, jako samych. Wszyscy wiemy, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Jak są kobiety na sali, to się obrażą. Mam nadzieję, że nie. Jest to jakaś prawda, bo już w starożytnych czasach było wiadomo, że jako że mężczyźni, wiadomo, czy to Japonia, czy to Chiny, nie szanowali kobiet, mieli je za gorsze, za mniej warte. Często doprowadzali się do stanu po prostu upojenia, tak, że te kobiety po prostu podawały im sake czy alkohol, upijały ich w barach, czy też jakby w domach gejszy, jeżeli chodzi o Japonię. I te informacje sypały się same. I później taka kobieta przekazywała informacje i tutaj nawet nie musi być mowy, bo tu często dużo osób się burzy, jak mówię, że kobieta najlepszym szpiegiem, bo i stwierdzą, co, bo ma cycki i cyckiami świeci. Nie, to chodzi o to, że wielu mężczyzn uważa kobietę za gorszą, za mniej wykształconą, za mniej inteligentną, za osobę, która nie jest w stanie sobie poradzić z niczym.
i uważam za osobę bez zagrożenia, a osobie, której uważamy za brak zagrożenia, najchętniej się spowiadamy, bądź po prostu doprowadzamy się do tego stanu upojenia. A nie raz, nie dwa, i to jest jakby taka z mojego życia prosty przykład. Ja jestem osobą średnio pijącą. Jak jestem na konferencjach i jestem jeszcze z ekipą służbową, to w ogóle nie piję z tego względu, że jak spotykam potencjalnego klienta, to lubią się sypać co do projektów, które mają. To gdzieś zasłyszane przy piwie, ja tego nie wiem oficjalnie. Natomiast summa summarum później mniej więcej można sfokusować się na danego klienta, czy też w ogóle sfokusować zapytania do niego, czy on potrzebuje danego sprzętu, czy nie. Po prostu wiemy, czy on w ogóle planuje, nie wiem, rozszerzać użytkowników o 100, o 200, czy nie planuje tego robić. No, nawet nie jestem przystojny. Miał być śmiech. Prawie wyszło. Chiński wywiad. Dlaczego chiński wywiad na miejscu 10, a nie gdzieś wyżej? No cóż, ich jest dużo, więc podzieliłem przez sumę wyniki. Chodzi o to, że chiński wywiad od lat, od bardzo dawna jest czymś w rodzaju takiego trochę medium, jeżeli chodzi o szpiegowanie. Dlatego, że jednak Chińczycy, co chwilę się słyszy, że ojej, Chińczyk włamał mi się na router, ojej, Chińczyk coś tam. I ludzie olewają tę sytuację. Jak gdzieś padnie w wiadomościach, chińscy hakerzy włamali się do ministerstwa, pewnie przypadek. Chińscy hakerzy włamali się gdzieś tam, pewnie przypadek. Jest tego tak dużo, że ciężko jest określić, co jest faktycznie działaniem wywiadowczym, a co botnetem z Chin. Dlatego jak zawsze ktoś mnie pyta, jakie klasy wyciąć, to całą Azję zalecam. Jest to zawsze jakieś bezpieczniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o ruch przychodzący. Chiński wywiad. Chiński wywiad od lat tutaj nam funkcjonuje. I rekrutują nie tylko od siebie. To jest coś fajnego, że rekrutują z Rosji, ze Stanów. Słucham? Dużo jenów. Jak przeliczysz na złotówki, to wyjdzie mało złotych. Opłaca się jechać do Anglii lepiej i szpiegować, jak już. I mieć żonę w każdym kraju. Jeżeli chodzi o chiński wywiad, posiadają znaczącą liczbę, tak jak u tych agentów, tak jak mówiłem, ale to jest kwestia tego, że ich jest bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo, jest chyba najwięcej na chwilę obecną na Ziemi. Nie jestem aktualnie z tymi danymi, ale podejrzewam, że gdybyśmy tutaj policzyli, to według statystyki, że co czwarty jest Chińczykiem, to mogłoby być ciekawie. Do chińskiego wywiadu oczywiście trzeba pamiętać, że do najsłynniejszych szpiegów tego kraju należy Chang Dongfan. 72-latek mieszkający od dawna w USA przekazał tajne informacje dotyczące wojskowych samolotów i promów kosmicznych. Jak on to zdobył? No wiadomo, wiedzą tylko służby albo ktoś to pokopie dobrze w internecie. Albo bardzo głęboko w internecie pokopie. Jakby tutaj nie jest to istotne, jak on to zdobył, tylko przykład tej sytuacji, która się wydarzyła, że ktoś to ukradł. Taką największą tajemnicę Stanów Zjednoczonych, ich promy kosmiczne, ich stateczki, ktoś sprzedał. Drugim przykładem jest Chimak, pracujący dla Pentagonu. Zdobył natomiast plany napędów do łodzi podwodnych. Czyli tych dwóch panów rozmontowało praktycznie takie dwa sztandarowe projekty Stanów, czyli loty kosmiczne, promy plus łodzie podwodne. No i w tym momencie zostają ich stateczki, które są wiadomo bardziej lub mniej znane i zostają im ich technologie, które opracowują teraz. Kwestia zostaje teraz taka, że jeżeli jest to w czasie zimnej wojny i takie działania są prowadzone, kraj jest nie tylko, jakby to delikatnie mówiąc, pozbawiony względnej obrony, on jest po prostu rozbrojony, bo jeżeli informacje na temat tego typu technologii wyciekają, no to jeżeli takie przyzwyczajenie albo taka ku pamięci. Wszyscy wiemy, że to, co używa dzisiaj NASA, za 5 lat będziemy używać my. Więc jeżeli dzisiaj to, co używa NASA, wycieka, to prawdopodobieństwo, że podobnej technologii używa wojsko, jest bardzo duże. Co za tym idzie, jeżeli ja wykradam plany... O Jezu, nie, ja tego nie powiedziałem. Jeżeli ktoś wykrada plany z NASA i te tutaj ściąga, to automatycznie prawdopodobnie ma dostęp do technologii wojskowych.
I znowu kobieta. Anna Chapman, Rosjanka, urodzona w 1982 roku, stała się nową Matą Hari. Matę Hari każdy mniej więcej kojarzy. Każdy ma gust, jaki ma, aczkolwiek jakby mówi się, że ta pani swoim urokiem osobistym, wdziękiem, dociera do tajnych informacji. Jest to taka jakby lekkie odwołanie do niebezpiecznika, który wrzucił, ojej, zabijcie mnie, 2-3-4 miesiące temu zdjęcia pani, która swoimi atutami przemycała sprzęt do pentestowania Wi-Fi w butach. Nie wiem, czy kojarzycie tą. Niektórzy kojarzą, niektórzy nie. Jeżeli ktoś nie kojarzy, polecam przelurkować trochę internet pod łomem Wi-Fi hacking. Powinno być, nie powinno żadne porno wyskoczyć. Pani Anna urodziła się w Rosji po skończeniu ekonomii i jej zainteresowania poszły w inną stronę. Spotkała pewnego Amerykanina, z którym przeprowadziła się do Nowego Jorku. No, typowe love story, amerykański sen. Cóż więcej, aby tutaj robić. Gdzie rzekomo pracowała jako agent nieruchomości? Nawet jeżeli pracowała rzekomo, bądź pracowała tylko jako agent nieruchomości, w tym momencie ma dostęp do całkiem sporej informacji, czyli do kondycji finansowej takiego przeciętnego Amerykanina, bo ona im domy sprzedaje, wie na co ich stać, mniej więcej czego chcą i już ta informacja gospodarcza. Okej, ta informacja gospodarcza jest względnie dostępnie publiczna, więc nie jest to jakąś informacją niejawną, ale jest dobrym sposobem na trening dla szpiega. Dlaczego? Agent nieruchomości musi umieć sprzedać, czyli musi wiedzieć, czego klient potrzebuje. Okej, socjotechnika, ale musi wiedzieć, na co klienta stać, czyli musi mieć kontakty gdzieś w banku, musi mieć kontakty w tego typu instytucjach, które gdzieś żerują, podobne słowo, żerują kredyty, udzielają tych kredytów i wie, czy ta osoba dostanie taki kredyt. Summa summarum, agentka wywiadu powróciła do Rosji podczas wymiany szpiegów, czyli została złapana, stała się prawdziwą gwiazdą, pozowała do luksusowych sesji w magazynach i udzielała wywiadów. Czyli zaczyna się jakby ten wątek, który tutaj mamy obecnie ze Snowdenem. Snowden, który jest de facto z definicji szpiegiem, według Stanów Zjednoczonych, według ich jakby punktu widzenia. Dla nas może być bojownikiem o wolność, o prawdę. Jest kwestia siedzenia, jeżeli chodzi o odpatrzenia. Wróciła do Rosji jako wielka bohaterka, jako gwiazda magazynów. Do dzisiaj nie wiadomo, czym się zajmowała w USA. Nie wiadomo, co ukradła, jeśli ukradła, czy wykradła dane, czy nie. Nigdy nie podano tego do publicznej wiadomości. Czyli są teraz dwie opcje. Albo faktycznie pani była względnie niegroźna i pozyskiwała informacje od urzędników skarbowych na temat swoich klientów. Okej. A być może była tak zaawansowana, jeżeli chodzi o pracę, że jest to zbyt tajne. Została złapana, została przekazana w wymianie szpiegów, więc to sugeruje, że jakby druga wersja jest bardziej prawdopodobna. Jednakże woda. Przepraszam na sekundkę. Może się nie obleję. Jednakże to sugeruje właśnie to, że prędzej właśnie była winna i zajmowała się rzeczami dosyć tajnymi, których rząd USA nie chce ujawnić. Bądź nikt nie może ich ujawnić, bo się może okazać, że są zbyt bardzo zwigilowani. Sytuacja sprzed paru miesięcy i teraz pytanie do was, jak wy to odbieracie? Ja się w tym momencie napiję szybko. Akcja w MONie i hakerzy w MONie od co najmniej 7 lat. Jak wy to widzicie? Jak widzicie kwestię, że to zostało opublikowane? Bo to, że to się stało, to wszyscy wiemy, że to jest fuck up. To, że ktoś tam się włamał, to jest fuck up, ale to, że zostało upublicznione, wrzucone do sieci i ta informacja poleciała publicznie, czy poleciała oficjalnym kanałem, czy poleciała kanałem jakby pobocznym, co sądzicie, czy to było dobre, czy to nie było dobre, że to się pojawiło w sieci? Ktoś coś? Tylko dźwięk butelki słuchać, okej? No okej. Pytam o to dlatego, że w tym momencie fajnie propos tej pani zapytać też, czy waszym zdaniem upublicznianie informacji niejawnych poza szpiegowaniem, czyli przekazywaniem jej swoim szefom, jest okej?
Na przykład Snowden, na przykład, nie wiem, przypuśćmy, że włamałeś się, tam wiadomo, tak, ABW nie słucha, mam nadzieję, włamałeś się do jakiegoś tam super, aha, fajnie, do jakiegoś super Uber systemu, odkryłeś, że pan prezydent X, bądź premier pan X, razem z swoim synem wyprowadzają duże ilości gotówki. Publikujesz to. Już cię lubię, zatrudniam cię. Ale nie dam ci ruta. Okej, swoje CV zostaw później. Okej, dobra, no szantażuję. Jest to jakieś podejście, ale to jest tak, ja myślę, że to jest kwestia tego, jaka to jest informacja, bo jeżeli jest to informacja faktycznie, że pan premier X wykradł razem z synem pieniądze i jest to w jakiś sposób zweryfikowane, bo też fajnie zastanowić się, czy jest to zweryfikowane. Wiele informacji tego typu trafia do internetu bez zweryfikowania. I o ile taką dla Kowalskiego takim źródłem bez weryfikacji są dymoty i postowanie ich na Facebooku, to dla wielu osób, które wchodzą gdzieś na serwer, nie do końca wiedzą, co znalazły, publikują to, chwalą się, znalazły publikację. Są dwie ścieżki, no właściwie trzy. Tak? Aha. Ale co, według, ja by tutaj Piątkosia mogłaby się wypowiedzieć, nie wiem, gdzieś mi zniknęła, bo ja by tutaj, jesteś. Piątkosia, powiedz mi, jak to jest i czy dowód uzyskany podczas przestępstwa jest ważny? Okej, okay. W tym momencie, jeżeli zgłosisz taki dowód, bo nie wiem, czy o to ci chodzi, jeżeli zgłosisz taki dowód, to tak, jest to ważne. Natomiast nie masz obowiązku tego zgłaszać do policji. Tak, za to, że się włamałeś tam, bo nadal popełniłeś przestępstwo. Nie, no sobie, to właśnie, no nie jest twoja rola zgłosić tego. Społeczeństwa, okej. To znaczy jest generalnie tylko zamknięta i krótka lista przestępstw, o których wiesz, to masz obowiązek powiadomić. No tak, są tak zwane te urzędy, które są wstrzymane, bo muszą być, tak? Ja tej listy na chwilę obecną nie pamiętam, nie znam, nie chcę oscylować. Tak, dokładnie, tak. No czy pan premier kradnący pieniądze jest zdradą stanu, to jest osobny temat. Może zły przykład, ale no ktoś, jakby kto te informacje pozyskuje, to tak. Nie, nie ma takiego obowiązku tego zgłosić. Jeżeli pozyskałeś te informacje w sposób nielegalny, a jest to gdzieś w logu i przyjdą smutni panowie, no to mogą cię podpiąć pod współudział. Mogą to zrobić z tego względu, że wiedziałeś, a nie powiedziałeś. Nie ma obowiązku, ale nie masz, muszą ci też udowodnić, że nie masz z tego żadnej korzyści. Znając jakby większość praktyk, znaczy znając, powiedzmy bazując na tym, co się mówi w prasie o służbach, w tym momencie dokleją ci współudział. Więc czy jest to faktycznie warte pozyskiwanie takiej informacji w sposób nielegalny i trzymanie dla siebie? Tak, dlatego pierwszym punktem. Okej. Więc jakby dochodzimy, że tutaj sceny są, scena jest taka podzielona raczej. Jedni twierdzą, że okej, powinno się to wrzucić, jedni, że nie, inni, że szantażować. Ale wiesz, bo to jest jeszcze różnica między tym, co powiedziałeś, a to dlatego, to tam główny zarzut polega na tym, że on ujawnił informacje, które jakby są dla bezpieczeństwa państwa istotne. Więc myślę, że gdybyś tylko wrzucił informację, że prezydent kradnie, no to jakby ciężko to potrzebuje. Premier, bo prezydent przyjedzie i podpisze ustawę. Nie no, tak, tak, jak najbardziej. Polityk, który kradnie, kurde, tajna informacja. Został potem złapany, ciężko by było jakby służbom udowodnić, że te informacje, które ujawniłeś, jakby wystawiają państwo na jakieś wielkie ryzyko w tym momencie, nie? Nie no okej, tak. Znaczy to, że Snowden to inna bajka, tak. Ja nie chcę, żebyście się tutaj też... Okej, szpiegowanie, pamiętaj, to jest szpiegowanie handlowe. Jeżeli w tym momencie ujawnisz publicznie, do informacji publicznej, informację, że prezes pewnej firmy kradnie,
to jest to informacja PR-owa. Jeżeli przekażesz to ABW, CBA, CBŚP czy innej służbie, robisz to de facto kanałem służbowym, tak na ładnie to nazwijmy, czyli kanałem oficjalnym. Jeżeli oni to sprzedadzą do sieci, to jest ich problem. Natomiast w tym momencie nie wiem, jak to by zadziałało, tu by się przydał w tym momencie prawnik i prawnik powinienby w tym momencie rozstrzygnąć, czy firma miałaby prawo oskarżyć cię o PR, czy nie. Powiem szczerze, że ja osobiście tak, podjąłbym taki wniosek, nieważne czy kradłem, czy nie, niezależnie od tego wyroku, podjąłbym coś takiego, ponieważ ty no, średnio masz chyba prawo upowszechniać moje informacje z firmy, nie? Jeżeli przekażesz policji, to okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o to, że moja firma straciła pieniądze przez to jeszcze, no to tutaj moi akcjonariusze mogą być wkurzeni. Nie ja, a moi wspólnicy, tak? Więc tu w tą stronę może być też pójść. Jeżeli chodzi o rząd, faktycznie, to jest tak, jak tutaj zostało powiedziane, jeżeli to jest to informacja dla bezpieczeństwa państwa, okej, jeżeli to pójdzie w sieć, coś tam może być. Jeżeli to pójdzie informacja, że polityk kradnie, no to faktycznie to jest słaby przykład. No okej, okay, inaczej. Gdyby to było w Rosji, to można byłoby rękę stracić, nie? Za taką informację przykładowo. No okej, okay, dobra, idźmy dalej, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytanie bądź coś do tego to. I nie, ta pani nie jest naturalnie tego koloru włosów. A, no właśnie widziałem takie kilka spojrzeń w stronę projektora, więc wolę wyjaśnić. Marian Zacharski. Najsłynniejszy polski szpieg żyje dzisiaj w Szwajcarii. Jego życie i motywy postępowania nigdy nie zostały wyjaśnione. Zacharski w latach 70. przebywał w Stanach. Udało mu się tam zawiązać przyjaźń z Williamem H. Bellem, od którego wydobył plany systemów radarowych, samolotów szpiegowskich i innych infrastruktur NATO. Już jest ta informacja pozyskana. A może być nawet pocisków Patriot, czyli tych słynnych pocisków, które kiedyś tam do Polski przyjadą za 100 lat. Skazany na żywocie w 81, dostał się kilka lat później do Polski w ramach wymiany więźniów. Czyli znów mówimy o tej wymianie więźniów, o wymianie szpiegów. Dlaczego nie mówię teraz wymiana więźniów? Bo został wymieniony na człowieka, który był oficjalnie więźniem, a nie szpiegiem. Nie została nadana status szpiega tej osobie, która została wymieniona na jego. Tutaj w Polsce okrzyknięto go bohaterem. Wiadomo, lata 81, no to wiadomo, że łapę trzyma nad Polską wielki imperator i ZSRR. Natomiast dlatego też został okrzyknięty bohaterem. Później jednak prawdopodobnie z powodu wskazania jako szpiega Józefa Oleksego, czego nigdy nie udowodniono, to muszę dodać, opuścił kraj. No, podejrzewam, że po prostu posypał się zbyt dużo informacji. A czy pan Oleksy był szpiegiem, czy nie, to nie jest tu czas i miejsce. Ale jeżeli ja bym się posypał na temat tutaj kolegi, że kolega był szpiegiem, a tego by mu nie udowodniono, to podejrzewam, że moje życie w tym kraju ze strony służb byłoby całkiem ciężkie, też bym się wyniósł na miejscu tego człowieka. Według niektórych Zacharski nie był szpiegiem pracującym na szkodę USA i pożytek ZSRR. Jego celem było pozyskanie planów najnowszych maszyn wojskowych właśnie dla Polski, aby uniezależnić nasz kraj od ZSRR. Pamiętamy wszyscy, znaczy wszyscy, no, jak patrzę po twarzach, to może nie wszyscy pamiętają. Ja też nie pamiętam, żeby nie było. Nie będę się tak postarzał. Jak nie my, to nasi rodzice pamiętamy, że wtedy w Polsce produkcję prowadziło ZSRR i sprzęt wojskowy wyjeżdżał ciężarówkami, całymi tonami sprzętu do Związku Radzieckiego, bo tak naprawdę produkowaliśmy ich technologię dla nich. Co za tym idzie, nie byliśmy w ogóle zależni, jeżeli chodzi o produkcję broni i nawet gdyby nam się udało w tamtym momencie jakoś zadziałać, coś pomóc, coś wymyślić, to Ruscy zamykają fabryki, nie mamy broni, tak? Więc jakby tutaj jedni twierdzą, że Zacharski właśnie chciał zadziałać, żebyśmy mieli własną technologię, może w końcu mielibyśmy te rakiety Patriot, może byśmy nie musieli żebrać. Okej, okay. To na Zacharskim tyle. Zacharski jest o tyle ciekawą osobą, że warto gdzieś poszukać, bo z tego co pamiętam jest kilka publikacji jego, które są całkiem ciekawe i całkiem sensowne i rzeczowe.
Richard Sorge. Mam go albo go nie mam, ale właśnie mam. Dlaczego tak na kartkach? No bo jest trochę tych faktów, nie chcę nikogo jakby niczego tu pominąć, albo niczego zakłamać, albo przynajmniej jakby nie pomylić, bo tak jakby, no tutaj tak, jakby ja nie jestem osobą korzystającą z Tora na co dzień, gdzieś tam coś do mnie doszło, poszła poprawka, będę wiedział na przyszłość. Nie każdy jest alfą i omegą. Richard Sorge urodził się na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu. Jednak w wieku 3 lat wyjechał z rodzicami do Niemiec. Zakochany w ideologii komunistycznej, wkrótce stał się agentem wywiadu na ZSRR. Czyli znowu mamy kwestię, że ktoś gdzieś się urodził, gdzieś ktoś pojechał, trafił na ideologię. Prawdopodobnie, ładnie mówiąc, mózg mu został wyprany i dlatego też poszedł w tą stronę, jeżeli chodzi o działania. Jeżeli chodzi o samo jego zakres działania i to, co on czarował, ładnie mówiąc. Sorge był dziennikarzem i często pod przykrywką wywiadu pozyskiwał informacje, pełniąc swoje misje szpiegowskie. Przykrywka, można powiedzieć, świetna w tym momencie, bo jeżeli jesteś dziennikarzem, to jako dziennikarz załatwisz sobie nawet wejściówkę do Sejmu, Senatu, Wysokiej Izby, Niskiej Izby, gdzie tylko chcesz. Oczywiście, jeżeli masz dobrą znajomość i faktycznie publikujesz artykuły, jeżeli masz dobrą przykrywkę. To, że jako dziennikarz miał dostęp do pewnych pomieszczeń, gdzie między konferencjami ktoś mógł się zebrać, mógł ktoś coś powiedzieć, on mógł to usłyszeć, jest to świetnym przykrywką. Poza tym w dzisiejszych czasach wiemy, że dziennikarze często gęsto, na przykład w radiu, jeżeli to jest audycja na żywo, wyciągają od swoich rozmówców informacje, których by nie chcieli powiedzieć. Ostatnio takim przykładem było zabicie mnie, nie pamiętam nazwiska polityka, ale chyba lepiej, żebym nie podawał. Pan polityk zaczął dostawać takie pytania niewygodne o pana prezesa pewnej partii. I pan polityk wykazał się dużym sprytem. Powiedział, że odmawia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie jest to głównym nurtem wywiadu, ponieważ mieliśmy rozmawiać o konkretnej ustawie. I tego się trzymał. Trzymał się bardzo mocno. W pewien sposób realizował wizję, którą powtarzała mi moja nauczycielka. Jeżeli nie wiesz, co mówić, to mów to, co wiesz. Podnoś na studiach to się sprawdza. Nie wiem, są jacyś studenci na sali? Jak sprawdzają się takie te na zaliczeniach? Czy nie? Mniej więcej? No okej, okay, dobra. No jeżeli to się mniej więcej sprawdza, to okej. Okay. Mi się sprawdzało przynajmniej. Mi się zawsze sprawdzało. To było pytanie o coś tam, ale powiedzmy, powiedzmy poprawkowe zaliczenie, tak? Ktoś z sieci, ktoś ci pokazuje sieciówkę ethernetową, fiberka i się pyta, co to jest. No to jest tak, przejściówka światłowodowa. No okej, okay, ale jaka? Światłowodowa. I tak przez 15 minut w końcu wykładowca ma dosyć, mówi dobra, siadaj drzy. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Podczas swojej działalności przed i w trakcie, jeżeli chodzi oczywiście o Sorge'a, nie o moją, w trakcie II wojny światowej zdradził informację na temat ataku Pearl Harbor, a także szczegóły planów ataków na Japonii na ZSRR. Jak on te informacje zdradzał na temat Pearl Harbor, że Amerykanie do Amerykanów to nie dotarło? No cóż, ponoć Pearl Harbor wtedy trwały ćwiczenia. Dlatego było tak dużo żołnierzy i dlatego tak dużo tych żołnierzy zginęło. Japonia wiedziała, że będą ćwiczenia, coś kombinowała, a może właśnie było w drugą stronę. To Amerykanie wiedzieli, że Japonia coś kombinuje, dlatego ściągnęli wszystkich żołnierzy w jedno miejsce. Nie, to głupie, żeby się obronić. Ale też takie głosy się pojawiają, jakby szukając informacji o tych ludziach dokładniejszych, bo jakby to, co ja wiem, gdzieś tam zasłyszałem, gdzieś na historii się kiedyś usłyszałem, bo gdzieś w gimnazjum, w technikum ja miałem nauczycieli, którzy bardzo lubili historię i właśnie na przykład mój nauczyciel z gimnazjum lubił wyciągać tego typu postacie i on lubił tego typu właśnie szpiegów polskich, zagranicznych, bo on zawsze powtarzał, że korzystanie z dwóch źródeł wiedzy, informacji jest co najmniej zalecane, bo jedno to jest zawsze kłamstwo. Zawsze przynajmniej jedno źródło wiedzy kłamie, tak, informacji, więc jest to jakieś podejście.
Natomiast w 1944 przechwycony przez Japończyków i zamordowany. No temu się nie udało wymienić, niestety. Dopiero w 1964 roku przyznano mu tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Po tym tytule, policzmy krótko mówiąc, prawie 20 latach, no nawet 20 latach dokładnie, dużo mu nie zbyło. Jest to jakieś tam Windows, a wy się śmiejecie, nie powiecie nawet. No zapomniałem wpisać klucza. Zgubiłem klucz. Już, haha, dobrze. No najlepiej się wyśmiać z prelegenta. No dobrze, rozumiem. Też bym się śmiał. Na szczęście u klienta to nie wyskakuje. Czyli dostaje ten medal. Co to znaczy dla niego? Dla niego nic, bo nie żyje, ale dla ewentualnej rodziny, w tym momencie są to przywileje. Ta rodzina jest troszeczkę lepiej uprzywilejowana, jest to w pewien sposób wyróżnienia. Czyli jeżeli Związek Radziecki przyznaje mu taką informację, możemy takie oznaczenie, to możemy jakby to wziąć za informację, za sygnalizację tego, że był faktycznym szpiegiem, był dobry i był bardzo przydatny dla Związku Radzieckiego. Mata Hari. Musiałem rzucić takie zdjęcie, żebyście zobrazować wam, jak Mata Hari pozyskiwała informacje. No niestety. A tutaj mam. Mata Hari to pierwsza kobieta szpieg. Pierwsza w historii takiej, jakby ładnie mówiąc, nowożytnej, która zdobyła aż taką popularność, tak? No, oczywiście mówimy wcześniej o kobietach gejszach, niegejszach. Gdzieś nawet mi się kiedyś obiło bardzo głęboko w internecie o kobietach ninja. Wszystko jest możliwe. Równouprawnienie nie jest jakimś wymysłem dzisiejszych czasów. Jednak fakt, czy naprawdę współpracowała z obcym wywiadem, pozostawia wiele do życzenia. Sama Mata Hari była bardzo piękną kobietą. Po nieudanym małżeństwie i pobycie na jawie wyjechała do Paryża. Korzystając ze swoich wdzięków i talentu tanecznego, rozpoczęła karierę luksusowej kurtyzany. Nie prostytutki, kurtyzany. Tak, to jest jakby kolejny mankament, który pragnę podkreślić, że kurtyzana nie jest prostytutką, tak, stricte w tym wypadku. Były to kobiety tańczące, dzisiaj byśmy to przyrównali do barów ze striptizem, tak. Wiadomo, że nie każda tancerka zaraz jakby dorabia na boku. Natomiast ja wracam do samej Maty Hari. Podczas show odsłaniała kolejne warstwy ubrań, w ten sposób stała się sławna. Po wybuchu I wojny światowej miała duże kłopoty finansowe i chcąc ratować swoje życie zaproponowała Francuzom, Francji bycie szpiegiem. W tym momencie szpiegowała dla nich, ale co się dzieje w 1917 roku? Francuzi oskarżają o szpiegostwo na rzecz Niemiec. To w tym momencie daje nam takie zastanowienie, czy chcieli się jej pozbyć, czy była po prostu niewygodna, czy za dużo wiedziała. Karą, czy jakby końcówką tutaj tego jakby Maty Hari została skazana na rozstrzelanie i tak też zginęła. Zarzutów nigdy nie rozstrzygnięto, nigdy nie wyjaśniono. Jest to właśnie jedna z tych postaci w historii jakby takiego szpiegostwa, którym jestem w stanie śmiało powiedzieć, że zastanowiłbym się dwa razy, gdybym miał znowu rozpocząć taką sprawę, takie dochodzenie, przeanalizować to wszystko. Bo wiadomym od dawna jest, że jeżeli wywiad ma agenta, który wie za dużo, najlepiej zarzucić mu działanie na rzecz wywiadu przeciwnego i go po prostu zlikwidować. Taką ciekawostką co do niej jest fakt, że ponoć w chwili śmierci miała na sobie futro. I odmówiła opaski, natomiast jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy do niej strzelali, tylko tak było 12 w plutonie strzelających, natomiast strzelał do niej tylko jeden. Reszta wolała spudłować. Podejrzewam, że to byli panowie z pokazu, którzy przychodzili na pokazy i byli zbyt rozkojarzeni i zbyt rozżaleni tym, że stracą Matę Hari na zawsze i nie zobaczą już jej występu. Czy ktoś kojarzy tego człowieka? No tak, okej. Ja już chyba widzę, że to będą nowych pracowników po tej konferencji.
Ogólnie, tak powiem wprost, potrzebuje trzech. Jeden ma przyznawać rację, ma, drugi ma się oburzać, a trzeci ma być czarny. Mamy tą pasę do butów. Okej. Więc Ryszard Kukliński. Pułkownik w Wojsku Polskim i szpieg z ramienia CIA. Dla jednych bohater, dla drugich zdrajca narodowy. Jak było naprawdę, ciężko tutaj znowu powiedzieć, to są jakby opierając się na informacjach tylko dostępnych w internecie, tylko dostępnych u ludzi albo nawet na obydwu źródłach, szanse na to, że określimy to, czy faktycznie był zdrajcą, czy był szpiegiem, czy był bohaterem, są niemożliwe. Bo nadal jest to jedno, jedyne źródło wiedzy i nadal dostajemy tylko te informacje, które oni chcą nam podać. Natomiast jeżeli nie chcą nam ich podać, to oni ich nie podadzą, czyli znowu zostanie to jakoś przerobione. Kukliński w Polsce miał bardzo wysoką pozycję. Uczestniczył w tworzeniu planów inwazji na Czechosłowację, a później przygotowaniu stanu wojennego. Czyli była to osoba bardzo bliska Jaruzelskiemu. Dlatego też o nim wspominam. W 1972 nawiązał współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Przez 10 lat udało mu się przekazać CIA plany użycia broni atomowej przez ZSRR, metody uniknięcia namierzenia przez satelity szpiegowskie oraz projekty czołgów. Czyli znowu mamy sytuację, w której jedna osoba, przez oczywiście okres czasu 10 lat, ale pozbawia państwo pewnych metod obronnych, czy też w ogóle wytrąca szablę z ręki. Bo jeżeli ktoś dostarcza plany czołgów, to my znamy słaby punkt tego czołgu, tak? My możemy go ostrzelać w odpowiedni sposób. Jest to tego typu sytuacja. Teraz tak, dla jednych, dla nazwijmy to nowej Polski, Kukliński jest bohaterem, bo jednak pomagał kopać ZSRR. Dla starej Polski, która wierzyła w to, że faktycznie mamy jakieś zagrożenie i dla nas ratunkiem jest WRON i ratunkiem jest... Jest oczywiście jakby Związek Radziecki, czy też jakby ta polska partia robotnicza, on jest zdrajcą, tak? No bo leciał na zachodni kapitał, on się tam z nimi kontaktował. W każdym razie, jakby przyjacielskie rakiety spadły na Warszawę, dzięki temu, że plany mobilizacyjne były dalej. Tak, tak. Rakiety, tak jak te ruskie w samoloty, nie? No to dokładnie to jest ten sposób. Natomiast czy by spadły na Warszawę? Jedni mówią, że nie, no nikt nie jest taki głupi, a potem mówią, kurde, ale 45, nie? Tak, Hiroshima, więc no, jednak wolimy nie mieć takich przyjaciół, nie? Okej, no jest to faktycznie racja, aczkolwiek z drugiej strony, okej, nawet jeżeli nie spadłyby te rakiety, a ktoś by wpadł na pomysł, okej, mamy te plany, mamy to wszystko i możemy tych ruskich zaskoczyć w jakiś odpowiedni sposób, tak żeby się nie spodziewali podczas ćwiczeń czy coś w tym stylu, zaatakować gdzieś indziej. Okej, jest to tego typu kwestia. Idąc dalej, przez 10 lat te plany przekazywał. Musiał uciekać z Polski w 1981 roku. 3 lata później skazano go zaocznie. Fajne pojęcie, zaocznie na karę śmierci. Czyli jak cię złapiemy, to cię zabijemy. Nie wracaj. To jest ta sytuacja, którą ma Polański ze Stanami Zjednoczonymi, czy jak my cię złapiemy na lotnisku, a gdzieś wysiądziesz, to my cię aresztujemy, ale właściwie to my się za bardzo nie ścigamy. Kuklińskiego rehabilitowano w 1997. Według niektórych zawsze pozostał patriotą. Jego działania udrębniły radziecką interwencję w 1981. I to jest właśnie tak, jeżeli wierzyć, że ta interwencja faktycznie miała mieć miejsce, okej, możemy zakładać, że Kukliński ją udaremnił. Jeżeli zakładamy, że nie miała mieć miejsca, a było to jedynie planowane bądź też straszenie, to tak czy siak te straszenie dzięki Kuklińskiemu gdzieś tam wypłynęło i skoro ono wypłynęło, to pewnie też dlatego też się nie odbyło, tak? Zakładając, że w ogóle miało być. Bo jakby to też jest kwestia całkowicie sporna. Pułkownik Kukliński, bo jakby Kukliński był pułkownikiem tak naprawdę, miał także przekazać plany Układu Warszawskiego dotyczącego inwazji na Zachód podczas III wojny światowej. Miał przekazać gdzieś to, widnieje, jak zwykle jest to kolejna informacja niepotwierdzona, ciekawostka z mojej strony tutaj wrzucona. Trzecia wojna światowa, mieliśmy zimną wojnę, Amerykanie byli nastawieni na to, że lada chwila mogą spaść im rakiety na głowy, mogą pójść atomówki. Jeżeli ktoś miał takie podejście, to ktoś mógł inny planować trzecią wojnę.
Na chwilę obecną wydaje nam się to tak abstrakcyjnym pojęciem, trzecia wojna światowa, tak? Abstrakcja, bo w tym momencie wojnę mamy głównie w internecie i w Afryce gdzieś daleko od nas. Natomiast w tej kwestii tutaj może być jak najbardziej jakieś prawdopodobieństwo. Podczas tej operacji polscy żołnierze mieli posłużyć za mięso armatnie, więc tutaj jest kolejny mankament, gdzie mówi się, że Kukliński to zdrajca, a nie bohater. Aldrich Ames. Ten pan tak naprawdę znajduje się w takim topie na pierwszym miejscu. Ja go dałem na czwartym, bo są jeszcze trzy tutaj takie postaci, której jednej nie będę omawiał, bo już ją zahaczyliśmy. 5 minut? O Jezu, mówiłem, daj mi 2 godziny. Dobra, to się streszczymy trochę. Ames, 17 lat już nie 17, no około 20 paru lat siedzi w więzieniu, kara dożywocia. Pierwsza, jedyna praca Amesa była w CIA. 83 rok przyznano mu szefostwo kontrwywiadu na ZSRR. Gdzie był w stanie dotrzeć do bardzo ważnych informacji. Wskutek dużych kłopotów finansowych musiał doszukać źródła dochodu. Czyli znowu jest mankament finansowy, znowu są problemy i znowu widzimy, że ten szpieg staje się tym szpiegiem nie stricte z czystej świadomości woli, tylko albo jest to na pobudkach ideologicznych, a pobudek ideologicznych nie można traktować jako czystej świadomości, świadomej decyzji, lub też jest to na pobudkach finansowych, czy jesteśmy przymuszeni do czegoś. Nadal tego nie można traktować jako czystej świadomej decyzji, bo jesteśmy czymś przymuszeni. Ames przekazywał informacje wywiadom KGB, lecąc się zwrócił o pomoc finansową. Przekazał łącznie plany ponad 100 tajnych operacji i wydał 30 szpiegów z ZSRR. Niestety uwagę zwróciło mi typowe wzbogacenie Amesa, co przyczyniło się do ujawnienia jego winy. Wzbogacił się zbyt szybko, dlatego też wpadł. Jest to kwestia dosyć banalna, banalny powód wpadki. Chyba najczęściej zdarzający się tak naprawdę, jeżeli chodzi o szpiegów. Wydał 30 szpiegów innych. W tym momencie jak najmniej kwestia tego, że oszczędzuje dożywocie, podejrzewam, to jest tylko kwestia tego, w jakim stanie był sądzony. Bo jak wiemy, nie w każdym stanie jest kara śmierci. Jeżeli byłby sądzony w Teksasie, to podejrzewam, że z przyjemnością by go powiesili, czy też dostałby zastrzyk, komorę, co tam obowiązuje. Następną postacią jest Snowden. Wow, zaskoczenie. Snowdena omawialiśmy, tak? CIA, kontakty CIA, wypłynęły dokumenty. Ja by tu tego omawiać nie muszę, bo tą postać każdy zna, a przynajmniej powinien znać na chwilę obecną. Następnym takim szpiegiem Google, Microsoft, Apple. No oni się śmieją. Kto ma dysk Google? No kto korzysta z dysku Google? Nikt? O, jacy bezpieczni. No, widzę niebezpiecznika, czytacie. Kto ma Apple'a na sali? A czytacie regulaminy, jak akceptujecie? Pewnie. A dlaczego czytasz? Okej, bo umiesz, dobra. Osobom, które nie czytają regulaminu... Właśnie to chciałem powiedzieć. Kto nie czyta regulaminu, niech obejrzy sobie South Park odcinek o Apple'u i ludzki Apple'o nodze czy stonodze. To naprawdę nauczy czytać. Google, czyli dysk Google'a, oni to wszystko nam przechowują, dane przechowują, maile, Microsoft. No sorry chłopaki i dziewczyny, tak żeby nie było, że zapomniałem. Na każdym komputerze jest Microsoft i to jest największy botnet na świecie. Natomiast największym takim szpiegiem jest rząd. To jest to, o czym mówiłem. Osoby oglądające South Parka wiedzą, o co chodzi z tym panem. Jak nie wiedzą, to polecam obejrzeć właśnie nasz odcinek na temat bezpieczeństwa w toalecie. Nie śmiejcie się, odcinek jest prześmiewczy, ale serio pokazuje problem monitorowania przez rząd i oczywiście NSA, tak, kwestie rządowe. Jak mnie śledzą? Techniki służące pozyskiwaniu informacji. Podsłuch elektroniczny, inwigilacja bezpośrednia, agentura. Wykradanie danych niejawnych, przesyłka niejawna kontrolowana. Podsłuch, wiemy, telefony, tak dalej. Inwigilacja bezpośrednia, śledzenie osób, obserwacja, pozyskiwanie informacji poprzez podpytywanie, zapytywanie, upijanie kogoś. 3, 2, 1, wiem, już spadam.
agentura, czyli agenci SB, UB, przykład w Polsce, bezpośrednie wykradanie danych niejawnych, czyli włamania na serwery, poczty, niejawna przesyłka kontrolowana, czyli jest to czytanie poczty osoby, która tego nie jest świadoma. Google, tak, najprostsze sposoby. Google Apps, aplikacje typu Pokemon Go, systemy chmurze takie jak Trello, Asana, social media, FB, Twitter, wszyscy stalkerzy, którzy korzystają z Facebooka, po prostu wiedzą. Smart Spy, czyli telefony komórkowe, ale polecam sobie zobaczyć coś takiego jak Smart Look narzędzie. Jest to wrzucone na stronę SMS-u, nagrało się sporo sesji, jak ludzie przeglądają, czytają stronę, jest nagrany cały ruch, jak to wygląda. Jak uszczyć się przed inwigilacją? Jedni mówią, że nie robić nic nielegalnego. Inni mówią, żeby korzystać z odpowiednich narzędzi, albo też nie korzystać z nieodpowiednich narzędzi, że jest to jakimś rozwiązaniem. Moim zdaniem rozwiązaniem jest tylko takie, że jeżeli mamy coś ubertajnego i jest to faktycznie dla nas szkodliwe, a nie chcemy tego ujawnić, korzystajmy z GPG, Stora. Znaczy to oczywiście Tor nie jako utajnienie danych, a utajnienie źródła, tak? W tym momencie. Czy też korzystajmy z innych tego typu sposobów, żeby tam się zabezpieczyć, a nie płaczmy, że mamy ustawy, ktoś nas skanuje. Pytania? Super. Kontakt do mnie, jeżeli do mnie ogólnie. Nie wiem, z czego się śmiejecie, z Bobcha? Z Bobcha? A z Facebooka? Tak, nie, Facebook jest dobre. I Twitter, Facebook, Twitter, tak. Nie, ogólnie jeżeli social media robi się na stowarzyszenie, robi się je po to, żeby one dostarczały informacje dalej, to jak najbardziej jest to dobre do spropagowania. Dobra, no to na tyle, na wszystko. Mówię, za rok wezmę 2 godziny, pogadamy sobie dłużej. Dobra, dzięki wielkie za słuchanie.